Jesteśmy dzisiaj w Berlinie, w siedzibie firmy, w której pracuje Maciek, z tym studiowałem na Akademii Leona Kuźmińskiego, a opowie o? O firmie Bitbond, czyli firmy, w której właśnie pracuję. Jesteśmy firmą z sektora fintech, czyli financial technology, czyli jest to połączenie technologii i finansów. Powiem troszkę o tym później więcej, ale myślę, że to jest taki dobry wstęp. Maciek, czym w ogóle się zajmujecie? Firma Bitbond zajmuje się udzielaniem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem głównie sprzedawców online, z takich platform jak na przykład eBay, Allegro czy Amazon, ale także z drugiej strony skupiamy się w obecnej chwili na restauracjach. Firma nazywa się Bitbond. Czy jest coś tam związanego z Bitcoinem? Tak, bardzo dobre pytanie, ponieważ przetwarzamy wszystkie płatności wykorzystując technologię blockchain i samą kryptowalutę Bitcoin. Pomaga nam to, w sumie dzięki temu jesteśmy platformą, która działa w skali globalnej i jesteśmy jedynym graczem na tym rynku, który działa na tak dużej skali. Do kogo skierowana jest Wasza platforma? Generalnie mówiąc, jesteśmy pośrednikiem, także z jednej strony łączymy pożyczkobiorców w postaci właśnie głównie sprzedawców online i restauracji, jak wspomniałem wcześniej, którym zależy na elastycznych warunkach, szybkości i bardzo małej biurokracji, ponieważ właśnie to są nasze główne zalety w porównaniu na przykład do tradycjonalnych banków. Jednakże z drugiej strony mamy też oferty dla inwestorów, czyli z jednej strony to są inwestorzy prywatni, tak jak na przykład ty, ja, możemy zainwestować pieniądze właśnie w takie biznesy, ale z drugiej strony są też więksi inwestorzy, tak zwani instytucjonalni, którzy powierzają nam większy kapitał i my po prostu zarządzamy tym kapitałem, inwestujemy w takie pożyczki. Maciek, w Polsce zdania na temat Bitcoina są podzielone. Powiedz mi, czy jesteście jakoś uregulowani prawnie? Tak, tak, jesteśmy. Udało nam się uzyskać licencję takiego polskiego odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego, w Niemczech jest to BaFin. Aplikacja nam zajęła bardzo sporo czasu, ale to jesteśmy oficjalnie instytucją finansową, która może prawnie działać w tej całej technologii blockchain i jesteśmy w sumie jedyną firmą, która może to robić w 100% legalnie. Na świecie? Na świecie. Czy możecie robić na całym świecie? Tak, dlatego jesteśmy, mamy jedną siedzibę, mamy tylko biuro w Berlinie, ale działamy ogólnie w ponad 120 krajach. Mamy klientów z ponad 120 krajów, co jest myślę, że fenomenem na dzień dzisiejszy, nawet przy tym, jak technologia się rozwija i że możemy w ciągu paru chwil po prostu wysłać komuś pieniądze, czy się wysłać komuś do drugiego końca świata. Także jednak nie ma takiej drugiej firmy, która to robi. Wahania Bitcoina są bardzo duże. W jednym momencie jesteś milionerem, później możesz nie mieć nic. Powiedz mi, ktoś bierze kredyt w Bitcoinie i ile on musi oddać tak naprawdę? Tak, pewnie. Ty masz rację, wahania Bitcoina są praktycznie, nie da się tego określić, co będzie jutro w porównaniu do dzisiaj. Bo jednym z tych czynników, dlaczego tak jest ponieważ 40% wszystkich Bitcoinów na świecie ma tylko około 1000 osób. Także sam możesz sobie wyobrazić, że te 1000 osób może się zboczyć w grupie i mogą zmanipulować cały rynek w ciągu jednego dnia. Maciek, jak udaje Wam się ominąć wahania Bitcoina? Wszystkie pożyczki na naszej platformie ustalamy w tradycjonalnej walucie, czy na przykład euro, złotówkach, czy w dolarach amerykańskich. Czyli wyobraź sobie, że bierzesz dzisiaj ode mnie pożyczkę w wysokości 2000 euro na rok, 12 miesięcy i za te 12 miesięcy musisz również oddać 2000 euro plus odsetki oczywiście. Także dla Ciebie to, czy Bitcoin urósł, czy zmalał przez ten czas, jest tak naprawdę kompletnie nieistotne. I do tego cała nasza infrastruktura, jak to budowaliśmy wokół tego, także jest dosyć bardzo rozbudowana, czyli tak naprawdę tych Bitcoinów nie widzisz. Czyli przelałbyś nam te 2000 euro na konto bankowe naszego partnera i my to robimy wszystko tak powiem, w tle i wymieniamy to dla Ciebie. Czyli tak naprawdę Ty tylko używasz waluty, w której obracasz się na Okej, okay, to się dzieje w czasie rzeczywistym. Tak. Jakiś czas temu widziałem Twój artykuł Mam Startup. Powiedz mi, czy jesteście zauważani, doceniani w Polsce? Jak wygląda rynek? Okej. Według nas polski rynek jest naprawdę atrakcyjny i ma wielki potencjał, ponieważ ten cały rynek małych i średnich przedsiębiorstw i ich finansowania jest z angielskiego mówiąc underserved. To znaczy, że nie jest obsługiwany dostatecznie. I takie firmy według nas mają problemy, żeby uzyskać sensowne finansowanie w szybkim czasie. Przy małej biurokracji. Udało nam się zrobić parę zaświanego z Mam Startup. Pozdrawiam przy okazji Adama bardzo serdecznie. Także w Pulsie Biznesu się pojawiliśmy raz. To też jest myślę, że fajną rzeczą, żeby budować świadomość marki w Polsce. Także pokazuje to też, że nasza firma jest traktowana coraz bardziej poważnie. Dlaczego poważnie? Ponieważ ogólnie jesteśmy na tym rynku krypto, tak to jest slang, od 2013 roku, czyli to były naprawdę wczesne dni Bitcoina. I już wtedy mieliśmy cały czas bardzo podobny produkt, ale ludzie po prostu nie traktowali, tak jak mówiłem wcześniej, nas poważnie, ponieważ wiesz, kryptowaluty, Bitcoin, to jest jakiś czarny rynek, wielkie ryzyko, w ogóle o co chodzi. A teraz właśnie tak jak mówisz, mamy coraz więcej fajnych współprac,
i w Polsce, i poza Polską, naprawdę na całym świecie. I to widać, że naprawdę... Że to się wszystko rozwija. Że jest zainteresowanie na to, co robimy. Jak wygląda wasza sytuacja w Polsce? Idzie coraz lepiej. Od paru miesięcy mamy polską wersję językową platformy, mamy coraz więcej klientów z Polski. Może ten cały hype odnośnie blockchaina i bitcoina trochę nam pomaga, ale tak naprawdę chcemy pokazać tym użytkownikom, że to tak naprawdę nie o to chodzi. Bo to, że używamy taką czy owaką technologię, to jest super, wiadomo. Dla nas jest naprawdę wartość dodana. Ma to wiele zalet, ale dla naszego użytkownika końcowego to jest tak naprawdę nieistotne. Wydaje mi się, że dla sprzedawcy najważniejszy jest czas. Dokładnie, tak. Tym bardziej właśnie, że ten rynek właśnie całej sprzedaży online, e-commerce, to jest wszystko jest na czasie, tak? Wszystkim zależy na czasie, żeby mieć szybko, nawet jak to jest trochę droższe, żeby mieć to szybko, elastycznie i bez dużych papierków, czyli bez żadnej biurokracji. I właśnie my to zapewniamy. To jest właśnie taki produkt, że jeżeli potrzebujesz dzisiaj pieniądze, żeby zamówić jakiś towar, jak z Chin, czy gdziekolwiek masz swoich dostawców, przychodzisz do nas, i pojutrze możesz mieć pieniądze u siebie na koncie bankowym i możesz wszystko zamówić, co chcesz. Idąc do banku, to naprawdę zajmuje 5-6 tygodni i okaże się koniec końców, że sorry, ale... Nie udało się. Nie udało się. Ale musisz przejść ten cały proces i myślę, że to jest dosyć dopuszczliwe dla takich przedsiębiorców, ponieważ naprawdę ten biznes jest bardzo wrażliwy na czas. Powiedz mi, jak znajdujecie klientów w Polsce? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ cały nasz biznes jest oparty na zdobywaniu klientów. Myślę, że każdego problem, tak? Jak zdobyć klientów. Także nie będę wchodził w zbyt dużo szczegółów, ale oczywiście jest to dużo kampanii mailingowych, jest to kampanie listowe, czy po prostu listy tradycjonalne, które też dobrze działają. AdWords, Facebook, Instagram. Tak, oczywiście online marketing, tak, czyli AdWords. Twitter. Twitter używamy po prostu jako social media, ale nie do... Bardziej korporacyjne. Tak, dla nas nie jest aż tak ważne social media, ponieważ jest to produkt finansowy, chociaż jeżeli fajnie się go prowadzi, to też daje dużą wartość i też staramy się iść w tę stronę, ale jest to bardziej, żeby... To nie jest najważniejsze, tak, zdecydowanie nie. Także ogólnie zdobywanie klientów jest niesamowicie trudnym zadaniem, pewnie dla każdej firmy i codziennie się z tym borykamy, że tak powiem, ale idzie coraz lepiej, coraz więcej ludzi z Polski przychodzi, coraz więcej dostajemy telefonów, maili. To zainteresowanie rośnie, co jest naprawdę fajne. Maciek, mówiłeś mi chwilkę wcześniej, że świadczycie usługi do 120 krajów. Powiedz mi trochę o tych rynkach. Tak, działamy, tak jak mówisz, w około 120 krajach. Jednakże tak głównie skupiamy się bodajże na 6 czy 8. Jest to Polska właśnie, Niemcy, Austria, czy cały ten DACH. Tak. DACH region. Hiszpania, także Kenia, Anglia, Francja. To są wszystkie kraje, w których językach nasi sprzedawcy mówią. To jest właśnie ciekawy element kultury naszej firmy, że staramy się bardzo dywersyfikować nasz zespół. Na tej chwili mamy bodajże 12 narodowości, a nasz zespół liczy 26 członków. Myślę, to jest ciekawy wynik i staramy się właśnie pokryć jak największą ilość krajów, jak nam się uda. Kenia? Są Kenia. To są inny rynek niż te, które mówiłeś wcześniej. Tak, to właśnie jest piękne naszej firmy, że możemy robić wszystko i wszędzie. A Kenia z tego powodu, że mamy naprawdę ciekawą współpracę w Afryce. Działamy z takim internetowym marketplacem, czyli takim afrykańskim Allegro. I działają oni w 23 krajach, mamy z nimi współpracę. Działa to na tym, że oni po prostu polecają nas swoim sprzedawcom. Czyli na przykład jakbyśmy działali z Allegro, ty będąc sprzedawcą Allegro, wchodziłbyś do swojego panelu sprzedawcy, byłoby weź pożyczkę z Bitpoint, czy tam będzie z tobą maile o tym, że Bitpoint jest super firmą i możesz wziąć z nami pożyczkę. To na tej zasadzie działa, oczywiście to jest mega uproszczone, ale taka jest główny przekaz tego. I właśnie w Kenii ruszyliśmy, idzie naprawdę fajnie i teraz będziemy ruszyć też na inne rynki afrykańskie. W Europie mamy też współpracę z Delivery Hero. Pewnie nazwa dużo nie mówi, ale jest spółka giełdowa, która weszła na giełdę rok temu w Niemczech. Zaczynała jako startup tutaj w Berlinie, ale jest to platforma działająca w skali globalnej, w ponad 40 krajach i pomaga zamawiać klientom, konsumentom takim jak my, jedzenie na dowóz. Także jest to sektor restauracji. Poznaliśmy się w 2014 roku, kiedy rozpoczęliśmy studia na kosmicką magisterkę. Już wtedy pracowałeś jako praktykant, ale czym się teraz zajmujesz w Bitpointzie? Tak, moja historia w Bitpointzie jest dosyć długa. Tak jak wspominałem, w 2014 zacząłem. To było rok po powstaniu firmy, która wtedy była jeszcze bardzo, bardzo mała. Obecnie zajmuję się zarządzaniem produktem. Product manager? Tak, to jest product manager.
jako że pracuję na sesji po angielsku, jest ciężko czasami znaleźć polskie słówka, ale taka jest specyfika pracy, jeżeli pracujesz cały czas po angielsku w danej branży, to jest czasem ciężko znaleźć polskie odpowiedniki, ponieważ jest to mój ojczysty język. Ogólnie product management jest dosyć specyficzny w zależności od branży. Mam wielu znajomych, którzy są product managerami i każdy naprawdę robi trochę coś innego. Ogólnie to całe środowisko tego product managementu w Berlinie jest bardzo rozbudowane, także mam też wiele poglądów z różnych branż. Jednakże głównie jest to polega na, znowu po angielsku, product discovery, czyli co chcemy zbudować, dlaczego i czy będzie miało to sens. Także takie cztery główne komponenty mojej pracy to jest po pierwsze znać rynek i konkurentów, po drugie jest to dobra obsługa z danymi, czyli muszę wiedzieć, co obliczyć, jak obliczyć, dlaczego, żeby pokazać, czy coś ma sens, czy tego sensu tam nie ma. Po trzecie jest to znajomość rynku i naszej konkurencji, ponieważ wiadomo, że to też jest jakiś wyznacznik, tak? Nie kierujemy się tym, co robią nasi konkurenci, ale trzeba po prostu wiedzieć, co się dzieje w danym momencie na rynku. A po czwarte jest to dobra znajomość biznesu, czyli tak jakby co my robimy. Muszę znać każdy aspekt naszej firmy, jak idzie w obsłudze klienta, jak idzie w sprzedaży, co marketing potrzebuje, co robi programista. Co robi programista, tak, ja bardzo też blisko pracuję z programistami, ponieważ tworzymy product team, czyli zespół produktowy. Także to są takie cztery komponenty i naprawdę ciężko stwierdzić, tak jak programista programuje, tak? Tak product manager robi czasem bardzo wiele rzeczy na raz. Także generalnie zajmuje się wypuszczaniem nowych produktów. I to też jest dosyć skomplikowane, ponieważ czy wypuszczamy nowy produkt, czy nowy feature, czyli tak jakby dodatek do produktu, to trzeba się zmierzyć z czterema ryzykami, według mnie. Po pierwsze jest to ryzyko wartości, czyli nasz docelowy klient kupi to, co chcemy zbudować. Po drugie jest to ryzyko użyteczności, czyli czy użytkownik będzie wiedział, jak to użyć, czy będzie to łatwe w obsłudze dla niego. Po trzecie jest to ryzyko rentowności, czyli musimy jakoś oszacować, czy naprawdę to się opłaci nam to zbudować w danym momencie przy tych zasobach, które mamy. A po czwarte jest to ryzyko wykonalności, czyli ci nasi programiści mają dane zasoby, czas i technologię, żeby zbudować dany produkt w danym czasie. Dlatego też są dwie, że powiem, niewygodne prawdy o produkcie. Po pierwsze jest to, że przynajmniej połowa twoich pomysłów nigdy nie wypali, powiem, że są super. Tak jest po prostu, a po drugie to jest stosunek czasu do pieniądza. Czyli nawet jak masz super pomysł, wiesz, że to zadziała, to nigdy nie będzie tak, że coś wprowadzisz na rynek i to od razu dostarczy oczekiwaną wartość dla biznesu. Zawsze trzeba paru iteracji, paru powtórzeń, paru upgrade'ów, żeby to działało tak, jak naprawdę sobie tego życzysz. Czyli to jest takie trochę nie na raz. No tak jest, trzeba wielu powtórzeń, żeby dana rzecz przyniosła ci jakieś korzyści. Tak, dokładnie. Nawet jak jest coś prostego, to nie ma tak, że idę do naszego programisty, mówię, chcę to i tamto i jutro to jest, działa tak, jak sobie ja to wymarzyłem. W Kaźmińskim pani Tkaczyk mówiła zawsze, to zależy. I to też tak w programistach... Wszyscy ekonomiści też tak mogą powiedzieć, bo wydaje się, że programista wpisze sobie kilka regułek i to jest do zrobienia. Ty coś wymyślisz, coś tam zaakceptuje i nałożysz do tego nakładki graficzne, a tak naprawdę to wymaga pracy całego zespołu i też oszacowania tego właśnie, jaki jest koszt tego i kiedy to tak naprawdę może się zwrócić, bo... No tak, właśnie to są te cztery ryzyka, które wymieniłem. I właśnie moja praca polega na tym, żeby oszacować. Nigdy nie oszacujesz tego dokładnie, jak będzie. No tak. Ale musisz znać rynek i wiedzieć, co, jak działa, żeby to starać się oszacować, czy to naprawdę ma sens coś zrobić, czy nie ma. Są na to różne sposoby, różne podejścia, ale to jest tak generalizując, to właśnie na te cztery aspekty trzeba zawsze tak spojrzeć. Jak zaczynałeś pracę, było trzech pracowników, teraz jest 20 kilku. Jak to jest właśnie tak, widzieć, jak rozwija się produkt, firma? To jest niesamowity aspekt, co poruszasz, ponieważ tak jak mówisz, jak zaczynałem, byłem trzecim pracownikiem, teraz jest nas 26 i myślę, że będzie więcej w niedalekiej przyszłości. I to jest naprawdę super uczucie widzieć, jak firma rośnie, jak zaczynasz naprawdę od jednej czy dwóch osób i wszyscy robią wszystko. I rośniesz do firmy dalej średniej wielkości, ponieważ 26 osób to dalej nie jest jakaś korporacja. Fajnie jest widzieć, jak firma rośnie, jak masz różne działy, wiele narodowości, duże biuro. Jak my zaczynaliśmy, to naprawdę pracowaliśmy w jednym pokoju, tak? Znaczy, ja pracowałem zdalnie. Pracowałem zdalnie, więc to jest jeszcze inna bajka, ale przyjeżdżałem czasem na jakieś tam meetupy zespołowe, to wiesz, to był jeden pokój, ja teraz mam naprawdę fajne biuro, tak jak widzisz. Tak naprawdę to jest super widzieć. Myślę, że to jest super doświadczenie, także polecam to każdemu, jeżeli ma ktoś możliwość i
ma ochotę pracować w startupie i widzieć, jak to wszystko rośnie i ma się tak naprawdę taki prawdziwy wpływ na to, jak to rośnie, to zdecydowanie to jest super sprawa. Sam jak przychodziłem do firmy, to jeszcze produktu nie było, diapa nie było. Teraz prawie 3 lata jak pracuję i widzę każdy krok, jak to tak, wchodzimy na dane rynki, czy teraz mamy spółkę też w Niemczech. Widzę, że to jest właśnie nieraz. To wszystko wymaga pracy, ludzi, zaangażowania, też czasu i oczywiście też pieniędzy. Ale jak masz dobry produkt i wszyscy chcą osiągnąć ten sukces, chcą osiągnąć, to wtedy człowiek się nakręca i jest jakby wstaje codziennie i chce działać. To jest, wydaje mi się, najważniejsze, zwłaszcza w startupach. Tak, właśnie to jest dokładnie co mówisz, że każdy ma realny wpływ na to, jak firma rośnie. Tak jak na przykład mamy 7 czy 8 sprzedawców i wiesz, jak ktoś ma wolne, nie ma kogoś 2 tygodnie, to widać, że całe nasze wolumenie, które robimy miesięcznie, idą w dół, bo nie ma kogoś, kto naprawdę ma realny wpływ na to. I jak pracujesz w korporacji, jesteś jednym z 100, to tego nie czujesz, tak? Pracujesz 8-16, wchodzisz, nic cię nie interesuje. Oczywiście to jest trochę przenośne, bo każdy pracuje na dobro firmy, ale w startupie to widać po prostu, jak to wszystko idzie. Czy wydaje ci się, że to są ludzi można podzielić na kategorie startupowcy i ci, którzy chcą pracować w korporacjach i nie przejmować się tym, co jest później, co jest po 16, czy to wszystko zależy od osobowości? Myślę, że to wszystko zależy od osobowości, tak jak mówisz, od tego, kto, jakie ma oczekiwania odnośnie pracodawcy i odnośnie swojej kariery, czyli gdzie widzisz się za 20 lat. Jakbym cię spytał, gdzie widzisz się za 20 lat, co byś powiedział? Na wyspie w Tajlandii, siedząc sobie, pisząc na laptopie jakiś fajny blog. Czyli pracowałeś sam na siebie? Oczywiście, że tak. Okej. I widzisz, tak jak mówisz, że ty widzisz siebie pracującego samego na siebie, ale to wszystko zależy, tak? Niektórzy po prostu są szczęśliwi z tym, że idą do pracy rano, wychodzą wieczorem i nie interesuje ich nic więcej. Niektórzy są tacy mega zafascynowani tym, co robią, tym, co chcą zbudować i mają po prostu ten taki umysł przedsiębiorcy. Mhm. Myślę, że to zależy, nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ale ja z mojego doświadczenia nigdy nie pracowałem w korporacji i na razie nie planuję. Jestem zadowolony z tego, gdzie pracuję, co robimy i jestem mega entuzjastyczny, patrząc w przyszłość odnośnie BigBonda, co możemy osiągnąć z naszym zespołem. Studiowaliśmy razem na Kuzmińskim. Powiedz mi, czy uważasz, że uczelnia pomaga w rozwoju biznesów, karier swoim absolwentom? Zdecydowanie tak. Z perspektywy czasu, czyli 2 lata po zakończeniu studiów, widzę, że to, co robiliśmy na zajęciach, byliśmy razem w grupie, było bardzo praktyczne. Wtedy pewnie się z tego nie zdawaliśmy sprawy, bo to było studia, wiadomo, trzeba zaliczyć, fajnych ludzi poznać, nauczyć się czegoś, ale teraz widzę, że to naprawdę było pomocne, bo robię to na co dzień, to, co robiliśmy wtedy na studiach. I to jakichś wykładowców, czyli bardzo praktycznych, którzy ewangelizowali nas na temat dziedzin, z których pracują, było tak, że bardzo dużą wartością dodaną teraz patrząc z perspektywy tych 2 lat. I też tak jak wiesz, udało mi się z wymiany na Kuźmińskiej wyjechać do Meksyku na pół roku, co było niesamowitym przeżyciem z wielu aspektów, na kulturę, nowe podejście do życia, nowy język, nowe spojrzenie na biznes, ponieważ cała wymiana oczywiście była pod względem edukacyjnym bardzo ważna. Także tych wszystkich plusów i tego, co zapewnia Kuźmiński, jest naprawdę bardzo wiele i jestem szczęśliwy tego, że właśnie skończyłem tą uczelnię, a nie inną. Także koniec końców myślę, że to jest najlepsze w Kuźmińskim jest podejście do studenta. Czyli nie jesteś jednym ze 100, jednym z 1000, tylko masz kontakt face to face z każdym wykładowcą, który naprawdę jest ekspertem w swojej dziedzinie. Zawsze może ci pomóc, może ci doradzić i nawet do dnia dzisiejszego jestem w stanie utrzymać kontakt z niektórymi wykładowcami. Maciej, dzięki za wywiad. Dzięki za wizytę w Berlinie, które jest oczywiście znane z całego środowiska startupowego. Jest to niesamowite miejsce do rozwoju biznesu ze względu na cały network inwestorów, środowisko itp., ale tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie robisz swój startup, ponieważ to nieważne gdzie, ale ważne jak i trzeba tylko po prostu ciężką pracę w to włożyć, a na pewno się osiągnie sukces. Także taka moja mała rada na koniec. Czyli biznes powinien być stworzony nie na raz. Zdecydowanie nie na raz. Szymon Witczak. Maciek Kuziński. Pozdrawiamy z Berlina. Thanks.